Hej, witam was, tutaj Dominik, zaczynamy kolejne mycie kostki, a tak wygląda moja powierzchnia. Ostatnio pytaliście mnie, dlaczego nie używam dużego Mozmatika, tylko małego, więc na tym zleceniu będziemy mieli coś pomiędzy. Sam jestem ciekawy, zobaczcie, piękny, nowy i błyszczący. Natomiast w tym momencie chciałem pochylić się na chwilkę, chociaż nad myjką, ponieważ używam jej już chwilkę. No i mogę coś o niej powiedzieć, a też często pytacie. Libo PTLM 200x18. Ważna kwestia, jest dosyć ciężka, no bo jest to poważny sprzęt wysokiej klasy. Natomiast zobaczcie, świetnie wyważona, takim nawetlaczkiem. Spokojnie można ją podnieść. No i oczywiście do auta ładujemy za pomocą najazdów. Patrzcie. No i spokojnie jedną sobie jeździmy. W zestawie mamy dwie lance, płaska dysza, więc fajnie do mycia elewacji. No i tutaj diabeł do mycia kostki, za chwilkę sobie użyjemy. Ważna kwestia. Zobaczcie, możemy tutaj ustawić sobie ciśnienie. W poprzednich filmach to pokazywałem. Natomiast patrzcie, na pewno wygodna opcja podczas mycia elewacji. Dodatkowo w zestawie mamy jeszcze oczywiście węża, pistolet. Totalnie fajna rzecz, ponieważ jeżeli kupicie sobie to w jednym, powiedzmy, sklepie, to oni tak wam to ustawią, żebyście mieli tutaj pistolet z przepięciem na lance albo na Mozmatika, więc nawet nie trzeba wyłączać maszyny. Dodatkowo fajnie jest mieć na pewno pianownicę do oczywiście nakładania i aplikacji płynu. No i też przedłużka węża. Stawiacie wtedy sobie myjkę na dole, myjecie kostkę za domem, albo nie, stawiacie na dole i myjecie sobie dach. Pytanie za 100 punktów, czym to spłukiwać? Taką dyszą z mocnym ciśnieniem jest to dosyć niewygodne, ponieważ wiadomo, ten piasek gdzieś tam nam chlapie na boki, więc zakładam sobie coś takiego. Tutaj mam dyszę, wiadomo, że im szerzej, tym lepiej. Automatycznie, w cudzysłowie, zmniejsza nam ciśnienie, no i wypłukujemy. Zobaczcie, zmniejszyłem sobie ciśnienie tylko po to, żeby spokojnie wypłukać elewacje i schody. To nie jest YouTube'owe ujęcie, no ale niestety tak to wygląda. Dlatego patrzcie, delikatnie wypłukujemy elewacje, no i oczywiście całą kostkę. W końcu kostka wysycha szybko, dlatego nie odczekujemy tych 15 minut, tylko mniej więcej jakieś, nie wiem, 8-10, żeby nie dopuścić do wyschnięcia. Zobaczcie, tam na mostku już delikatnie właśnie nam przesycha, więc łapiemy się za mykę, no i jedziemy.